تكون فويد بورام قتيلة فيلي يقتله. هاي قوي دوم ايوش بستخدم No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Moi drodzy, dzisiaj streszczenie. Z tej okazji nawet mi się nie chciało wyprasować koszulki. Tak bardzo gardzę tym filmem, że właśnie w ten sposób chciałem pokazać, no jak bardzo nie warto, moi drodzy. To jest akurat koszulka specjalnie do streszczeń z mojego sklepu. Zapraszam do sklepu, link jest w opisie i w przypiętym komentarzu. Można sobie jakąkolwiek koszulkę kupić, jest dużo fajnych wzorów. No i patronem tego odcinka jest Monika, którą serdecznie pozdrawiam ciepło. I no, miałem tego filmu nie oglądać, szczerze mówiąc, miałem go ominąć. Ale właśnie Monika zasugerowała mi: ej Rafał, no to może ty byś to streścił, bo w sumie skąd Monika wiedziała, że to jest złe, bo ona też tego nie oglądała. No ja jej to powiedziałem zanim to obejrzałem, no miałem rację. A skąd to wiedziałem? Może kojarzycie taki film pod tytułem Romina, omawiałem go kiedyś w ramach też streszczenia. Również film, który się znajduje na Netflixie, to był. I ten Znak Diabła, o którym dzisiaj powiem, też się znajduje na Netflixie. Oba filmy to są meksykańskie horrory reżysera Diego Cohena. Zastanawiam się naprawdę, jakim cudem Romina się znalazła na Netflixie. Teraz się zastanawiam, jakim cudem to się znalazło na Netflixie. Chociaż to jest... Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak zaleta, ale ten film jest o półkę techniczną, o belkę techniczną wyżej od Rominy, ale Romina to był gorzej nakręcony film niż, no przysięgam, że amator, student pierwszego roku szkoły filmowej nie nakręciłby tak źle filmu, w sensie technicznie. Nie ma takiej opcji, a tutaj właśnie jest ciutkę lepiej, ale nadal to wygląda jak, no moi drodzy, ja montuję od około 4 lat i nie zmontowałbym tak źle filmu. Nie ma takiej opcji po prostu.
Więc się zastanawiam, gdzie Netflix ma oczy w momencie, gdy wpuszcza coś takiego i najprawdopodobniej jeszcze płaci za coś takiego. No tak, no bo Netflix Originals, Netflix Production, więc oni wyłożyli na to budżet. Romina akurat nie była produkcją Netflixa, ale tam się znalazła. Więc być może było tak, że po prostu, nie wiem, jakimś cudem ktoś przypadkiem za to zapłacił, albo po prostu wstawili, ale to już jest Netflix, właśnie oryginalna produkcja, czyli tutaj poszedł budżet na to od Netflixa. Nie wiem, kto dał temu reżyserowi ten film, to jest kompletne beztalencie, żeby dla jasności tutaj powiedzieć, plus kto po prostu chciał sfinansować, no kurwa, taki szrot, nie? Nie mam zielonego pojęcia. Pojedźmy z krótkim streszczeniem, pojedźmy po tym filmie. Zapraszam. Dzięki, Monia, naprawdę. A już myślałem, że sobie to ominę. A tu mam, kurwa, drugą Rominę. Rominę! Jezu. Trabajo. No es pesado. ¿Qué es esto? Pues es como un Necronomicon, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es un Necronomicon? Do omówienia tego filmu będzie mi potrzebny mój pop, ale to zaraz dowiecie się czemu. No i czy w tym filmie o coś chodzi? Najprawdopodobniej twórca miał coś na myśli. Jest taka szansa, że miał tam jakieś lekkie przebłyski, flashbacki z Wietnamu i pisząc ten scenariusz, może by coś z tego wyszło, bo da się zrobić naprawdę meksykański klimatyczny horror, a to jest meksykański, no, żywcem zjebany po całości horror, to trzeba przyznać, ale no, dać właśnie komuś takiemu jak Diego Cohenowi do reżyserii film, po tym jak zrobił Rominę, która wygląda jakby ktoś pierwszy raz do ręki wziął kamerę i stabilizator i po prostu zaczął coś kręcić, bo oczywiście montaż, właśnie nakręcenie, ruch kamery, praca kamery, efekty, no zupełnie, zupełnie tragiczne i tutaj, moi drodzy, jest minimalnie lepiej, ale w ogóle pomówmy o pierwszych 5 minutach tego filmu, moi drodzy. Pierwsze 5 minut filmu, to jest widać, że ewidentnie reżyser dostał pierwszy raz drona do ręki. Nie wiem, czy to reżyser kręcił, to kręcił operator zapewne, ale no wiecie, Romina nie miała budżetu, tak? To wyglądało jak jakiś projekt po prostu studencki. A ten film dostał budżet od Netflixa, no to dostał też drona, więc pomyśleli sobie, wow, ja pierdolę, pierwszy raz w życiu mamy drona, pobawmy się nim. No i tak oto nagrali pierwsze 5 minut dronem. Absolutnie wszystkie ujęcia praktycznie tam są z drona. Ten dron lata non-stop, milion ujęć totalnie zbędnych, niepotrzebnych. Dron. Później tak jak myślałem, o tym dronie się zapomina i pod koniec znowu dron, nie? Na ujęcia takie zamykające. Niektóre. Także jasne, można było wypchać z czołówki 3 minuty, bo to nie było w ogóle jakby potrzebne, nie? Ale dobra, pobawił się dronem. Z reguły ten dron pracował stabilnie, ale są takie ujęcia, gdzie się tam troszeczkę zatrzęsło, nie? No i trzeba było to tak zostawić albo to wyciąć, bo tak jak mówię, tutaj można było wyciąć dużo, więc można było błędne ujęcia wywalić, ale nie. Wstawmy wszystkie, mamy drona, nie? Pokażmy, jaki mamy hajs, kurwa, po Rominie. No i niektóre ujęcia właśnie, które się trzęsły, no postanowili w montażu wystabilizować. Jest absolutnie identyczny błąd co w Rominie, więc pewnie ta sama po prostu ekipa miała do czynienia. Być może poszerzona, bo budżet Netflixowy, ale mimo wszystko ten sam człowiek musiał ten efekt nałożyć i tak samo nieumiejętnie go użyć. No czyli na swoich błędach się nie uczy, tak? Jeżeli taki błąd się popełnia na filmie dla Netflixa, to już jest naprawdę tragiczny poziom. Czyli stabilizacja obrazu. Jeżeli to się zrobi umiejętnie, to ten dron, który gdzieś tam się trząsł, no można wystabilizować to ujęcie i będzie płynnie szło. Ale jeżeli to się zrobi tak jak tutaj, albo tak jak w Rominie nachalnie nadużywaną stabilizację, to ta kamera lata, ale nie w taki naturalny sposób, tylko się rozjeżdża, ten obraz się rozjeżdża, gdzieś tam drzewa w tle się rozjeżdżają, rozmywają właśnie i to wygląda tragicznie, tak? To po prostu jest tak sztucznie wtedy wystabilizowane, że no widać te błędy i tutaj znowu się to pojawia. Kto nie montuje, ten tego nie załapie za bardzo, ale moi drodzy, ja montuję i też używam tego efektu i czasami ten efekt się nie przyjmie i trzeba te ujęcie wywalić po prostu, bo wygląda to fatalnie, tak? Jak się tło rozjeżdża, rozlatuje, rozciąga. No ale tutaj postanowiono na dronie to użyć i nie zdjąć błędnych ujęć. No nieważne, dobra, lećmy dalej, bo mamy jakąś tam fabułę podobno. Fabuła. Jest jakieś opętane dziecko na początku filmu. Generalnie odprawia się egzorcyzm. No i to dziecko rzekomo ginie, więc ksiądz je bierze i wywozi do jakiegoś wąwozu zawiniętego tam w prześcieradło czy w coś i wyrzuca je tam. O tak, to jest cały wstęp i jest później 30 lat akcja do przodu.
czyli 30 lat później mamy. W ogóle wstęp tego filmu, zanim zaczęły się ujęcia z drona, był ładny. Były tam ze 2-3 kadry normalnie ze statycznych ujęć nakręcone i wyglądały ładnie. Mówię, o kurde, no, fajnie to wygląda, ładnie, takie klimatyczne ujęcia. To pewnie będzie jedyny dobry element tego filmu, nie? Bo zaraz się zacznie pieprzyć. I tak dokładnie myślałem, jak już dron wjechał, to jeszcze było znośnie, dopóki nie było błędów, a później jak już fabuła po tej pierwszej scenie openingowej, po tych 30 latach, jak się zaczyna tak naprawdę, to już jest poezja. Także mówię, no ja wiedziałem, z czym mam do czynienia, bo wiedziałem, że twórca Rominy, widziałem, jakie ma oceny ten film, więc mówię, no to aż za pięknie na początku wygląda, muszą to szybko zepsuć. I to się tak dzieje. Mamy taką pewną księgę, którą otwierają w sumie... No mamy dwie siostry w ogóle i tam jedna z nich, w sumie dwie, no bawią się tą księgą, otwierają ją, tam są jakieś... Kurła hieroglifowe, cuda na kiju. Tutaj, wiecie, manuskrypty jakieś i w ogóle. No i nawiązuje się tutaj w tym filmie, i to mnie ma bardzo, bardzo zabolało, do Lovecrafta. Na początku jest cytat z Lovecrafta. To już wiem, że jak się zaczyna jakiś film cytatem Lovecrafta, to będzie źle i z reguły tak jest. Wiecie, tutaj stara się po prostu w pewien sposób właśnie uderzać do jakiegoś kultowego twórcy, a po prostu bazować na jego nazwisku. To jest bezczeszczenie w takim... źle stworzonym filmie, to jest bezczeszczenie, no po prostu, umówmy się. No i dlatego mówiłem o tym popie, ponieważ nie mam pojęcia nigdy, jak to się wymawia, czy w ogóle jest poprawna wymowa, czy ktokolwiek ją odkrył, czy ktokolwiek wie faktycznie, jak powinno się to wymówić. Wam dam napis, żebyście wiedzieli, jak to się pisze, ale jak to się mówi, nie wiem, czy był jakiś śmiałek, który no, spróbował po prostu poprawnie, jeżeli taka wymowa istnieje właśnie, no to wymówić. Także dla mnie to zawsze był Czuczuluczu. I to nie będzie Czuczuluczu. Nawiązuje się do Lovecrafta, do Czuczuluczu, właśnie do tej postaci. I tak. No i mamy tę księgę, mamy rodzinę. Nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj wątki są tak przemontowane, że to po prostu zaczynacie się szybko gubić w tym filmie, nie? Szybciutka, po prostu... Szybka zguba was czeka, jeżeli zaczniecie się skupiać chociaż w procencie na tych wątkach. A później już po prostu tak się nie chce tego oglądać, że już totalnie się nie łapie, o co chodzi, bo to po prostu, wiecie, już nas nie obchodzi, nie? Ale mamy pewnego księdza, który jest ćpunem tutaj. What the fuck? I on ma swojego przydupasa zioma, nie wiem, kurwa, o co chodzi też, ale to jest jakiś półwampir, jakiś skacze, kurwa, myszoskoczek z niego taki, jak normalnie rodem ze Zmierzchu. Może zobaczcie fragment. Zanim to odkrywamy, to trochę dochodzi do tego, nie? Ale to jest streszczenie, więc ja tutaj spoileruję. No, to jest popierdolone, ale dobra, to nieważne. Generalnie na skutek tego, że te księgę otworzyły, no to tam dziewczyna jedna zostaje po prostu opętana oczywiście, bo przeczytała coś tam, czy popatrzyła w sumie na to. Nie to, co trzeba, wzięła do łapy i się z tym zainteresowała. No i ją opętało, tak? I generalnie ten ksiądz wampir też jest opętany, jak się okazuje. I później się okazuje, że to jest to dziecko, które wyrzucono na początku filmu właśnie, opętane w tym prześcieradle. Tylko ono po prostu wstało i było dalej. Też między innymi ten gościu nosi ten kapelusz, właśnie taki, jak ja mam sobie założyłem specjalnie, fajne nawiązanie. Chociaż ja ogólnie w streszczeniach często siedzę w tym kapeluszu, nie? Ale mniej więcej tak to wygląda, że tak chciałem nawiązać. No i ten film ma najpiękniej zmontowaną... Moi drodzy, bibę, wiksę, imprezę, jaką ja widziałem w swoim życiu. Widziałem wiele filmów, w których na wiele sposobów montuje się imprezę, fajne ujęcia robi się później pod muzykę, to się jakoś fajnie tam klei, nie? No w tym filmie się kurwa nic nie klei, moi drodzy. Jedyne, co się klei, to ręka do telewizora, jak się chce pięścią przykurwić, jak się na to patrzy. Fragmenciki wam puszczę, nie puszczę wam całej, żeby nie dostać tutaj praw autorskich, żeby mi nie wyrzuciło na filmie, tak? Jakichś Netflixowych, żeby ten film nie został też zdjęty czy coś, ale fragmencik wam puszczę. Ja się zacząłem zastanawiać, czy coś gorszego w tym filmie zobaczę. I tak zobaczyłem później w kwestii montażu i w kwestii efektów, ale no, najlepiej zmontowana imprezka, moi drodzy, jaką widziałem ever. Wystarczyłoby, żeby tutaj nic nie montować. Wystarczyłoby postawić kamerę, puścić muzykę i byłoby to znacznie lepsze niż to. Tutaj, co się dzieje, to jest kompletny kwas. Montażysta był też na dragach. Też był na dragach. I kręcąc operator, może nie jeszcze, ale montażysta naprawdę, tak jak przy Rominie w sumie i tak jak te efekty na dronie, co mówiłem, stabilizacja, no, ćpanko było grube. Ja nie chcę naprawdę przedłużać i chciałbym ten odcinek skończyć jak najszybciej, bo po prostu mi jest niedobrze, jak mówię o tym filmie.
Więc przejdźmy dalej. Jest to opętana dziewczyna, ona ma tam jakiegoś swojego chłopaka. Matka z ojcem są sceptyczni względem tego, że oni idą po poradę do księdza, żeby coś tam spróbował. No wiadomo, bardziej rodzice myślą tak racjonalnie i chcą iść do lekarza, idą do lekarza, ale lekarz niczego nie wykrywa, tak? Że nie ma nic uszkodzenia na mózgu, czy coś tam, jakichś powikłań, więc no więc jednak bardziej w tę stronę idą, że ona faktycznie może mieć jakieś do czynienia z czymś paranormalnym, ale w sumie nadal tego nie akceptują. No ale ten ksiądz właśnie z tym swoim przydupasem, ksiądz Ćpun z przydupasem opętanym wampirem ze Zmierzchu, no jakoś starają się tutaj pomóc tej dziewczynie. No i tak naprawdę dochodzimy do końcówki filmu, bo to, co się wydarzyło w środku, to nie wiem, bo tam po prostu były jakieś poprzecinane różne wątki, wiecie. W tym filmie jest kilka wątków. Powiedzmy, że 5-6 to tak o 5 za dużo, wystarczyłby jeden, może dwa, bo tutaj twórca się pogubił ewidentnie, już na etapie scenariusza na pewno, a co dopiero później to jeszcze nakręcić i zmontować. Głównie zmontować, żeby sensownie to pokazać, nie. Czasami się dzieją takie rzeczy od czapy, że nie wiadomo, o co chodzi. Jest jakaś scena, gdzie gość się z kimś rucha? Znaczy nie, dobra, inaczej. Jest jakaś scena, która teoretycznie wiemy, o co chodzi. Później po cięciu jakiś gość się z kimś rucha i później jest cięcie w ogóle i idziemy dalej, nie wiadomo, o co chodzi, skąd to się wzięło, po co się to wzięło. Później skacze sobie ten wampir. Jest taka scena też gdzieś w okolicach już, no w trzeciej fazie filmu, gdzie ten nasz opętany wampir podchodzi do niego dwóch kolesi i chce na nim coś wymusić. No, ale że on jest opętany, wiadomo, no to się im stawia i nie wzruszył się tym, że oni chcieli mu zrobić krzywdę. No więc wziął jednego za fraki i go rzucił o drzewo. Zobaczcie, jak to wygląda. No moi drodzy, studia filmowe tego nie uczą na pewno. I w ogóle efekt dźwiękowy, jeden czy dwa, które się tutaj pojawiają, jest wykorzystywany co drugą scenę. Nieważne, czy ktoś kimś uderza, czy ktoś drzwiami trzaska, to jest cały czas ten sam efekt dźwiękowy. Podłożony źle, nie w tempo i w ogóle nie pasujący właśnie dźwiękowo do tego, co się dzieje, do sytuacji, nieadekwatne. Śmieszna sprawa, nie? I najtańsze, co może być, mając budżet Netflixa, robimy najtańszy efekt, jaki może być, czyli czarne oczy. Kojarzycie takie wstawki, gdzie są właśnie jacyś opętani ludzie, opętane postacie, prawda? To często im się właśnie tak zaczerniają oczy, teraz to widzicie. To jest bardzo często wykorzystywany efekt. Jakby mi się chciało, to bym go zrobił w 3 minuty, bo wiem, jak go zrobić, ale mi się nie chce, serio, marnować 3 minuty na ten film. No mniej więcej kilka minut zajmuje, żeby zrobić ten efekt i on się pojawia w kilkunastu scenach, kilkanaście razy. Za każdym razem wygląda tak samo, nie jest dopracowany, mimo że jest tak banalny, to jeszcze nie jest dopracowany. Jeszcze trąci oko dla kogoś, kto się na tym troszkę zna, to zauważy. I po prostu za każdym razem komuś te czarne oczy się pojawiają i to jest jedyne, co ma nas przerazić w kwestii tego opętania, nie? Albo że coś tam drzwi trzasną gdzieś, no po prostu masakra. No bo to, że to jest oklepany, schematyczny film, no to każdy raczej już usłyszał, wywnioskował z kontekstu, z tego, co mówię, nie? To jest oczywiste tutaj, ale tutaj są inne mankamenty, które są no, o niebo ciekawsze, to co mówię teraz na przykład. Na przykład jeszcze zobaczcie ten jeden fragmencik. Jest ta scena, on tu stoi, raptem je cięcie jakieś z dupy, mija pół sekundy, już jest kolejne cięcie i w ogóle po co to było tutaj wstawione, po co był ten przeskok? Co tu się wydarzyło w ogóle, moi drodzy? Nie mam zielonego pojęcia. Przejdźmy może do finału, do tego, co jest najważniejsze, czyli konfrontacji tych dwóch typa, naćpanego księdza i wampira ze Zmierzchu, plus naszej rodziny, w której jest ta opętana dziewczyna. U nich w domu to się dzieje, cała ta akcja. Przepraszam z góry, że ta recenzja, w sumie to streszczenie jest tak chaotyczne, ale mniej więcej też tak jest stworzony ten film i zmontowany. Wątki tak mniej więcej też działają tutaj, że nie wiadomo, o co chodzi. Raz ktoś mówi o tym, raz ktoś mówi o tym, coś tam się dzieje, później coś innego, chuj wie, o co chodzi. No to fajnie. No to tutaj jest finał. Zobaczcie może, jak wyglądają efekty rzucania ludźmi tutaj. Co się wydarzyło w tym momencie, to jest dla mnie najpiękniejsza sprawa, jak raptem okazało się, że druga siostra też została opętana i jak skoczyła, też jak ten wampir właśnie, i po prostu jebnęła tym typem. To jest zaawansowany efekt montażu.
To może na planie wyglądało nie najgorzej, jakby się to sensownie zmontowało, podłożyło sensowny dźwięk, a nie 40 raz ten sam, do każdej sceny, tak jak mówię, użyty cały czas ten sam, to może by to sensownie wyglądało. Ale montażysty chyba nie było przy komputerze mojej drodze, to się samo montowało chyba. Albo ktoś to dał 5-letniemu dziecku, które pierwszy raz w życiu komputer widziało na oczy. No tak to wygląda. Ten film to po prostu jawna, istna jazda bez trzymanki. No i tutaj, że matka poleciała, że ojciec poleciał, no to fajnie było. Nie wiem, czy cokolwiek się z tego streszczenia dowiedzieliście, bo ja nie. Chociaż ja widziałem film, ale nadal nic się nie dowiedziałem, więc może jak chcecie, to go obejrzyjcie, ale nic się nie dowiecie więcej niż tu mówię. Nic ciekawego na pewno. Jeżeli chcecie na własne oczy zobaczyć, to pełen metraż. No może za trzecim razem w końcu nauczą się pisać scenariusz tak, żeby film trwał rzeczywiście pełne 90 minut, tak? Ten podstawowy metraż, bo widzę, do 3 razy sztuka chyba będzie. Widzę, że nie potrafią tego jeszcze zrobić, a robią filmy dla Netflixa, tak? Bo to nawet jak w scenariuszu nie wynika te 90 minut, to da się na planie to zrobić, tak? Żeby coś tam dopisać, coś rozciągnąć i żeby było, nie? No bo generalnie się zawsze przy profesjonalnych produkcjach uderza przynajmniej o ten 90-minutowy metraż albo dłużej, nie? No i im się 2 razy nie udało. No, profesjonaliści pełną parą. No i ten nasz wampirek w kapeluszu wysysa opętanie z jednej dziewczyny, czyli widzieliśmy to już w innych filmach, podobnie to wyglądało w wielu różnych produkcjach, właśnie taka scena, że wysysa dosłownie tego demona z tej dziewczyny, więc dziewczynę uratował, a druga też była opętana przecież, bo raptem ją opętało, nie wiem co się z nią stało, nie pamiętam, może mrugnąłem w tym momencie, nie wiem co tam się odjebało, nieistotne. A rodziców pozabijał demon. No i w ogóle zobaczcie jeszcze jedną scenę o tą. What the fuck, dobra. I zakończenie jest takie, że jak te 30 lat temu go zabili, bo był opętany, niby go zabili, a on wstał później, to teraz znowu muszą go zabić, bo przejął kolejnego demona i miał chyba 2 demony w sobie wtedy, na to wygląda, nie? Więc znowu go zabił. Ten ksiądz Śpun. W ogóle, czemu ten ksiądz daje sobie w żyłę, kurwa, przez pół tego filmu? Czemu? What the fuck? Nie mam pojęcia, moi drodzy. Nie wiem, o co chodzi w tym wątku. Postacie nie są rysowane tutaj. Wszystko jest drewniane, sztuczne i gówniane. No więc 30 lat temu zginął, został wrzucony do tego tam wąwozu, co mówiłem, czy tam gdzieś i wstał i wrócił i teraz znowu go zabijają po tych kilkudziesięciu tam latach i kończy się film, są napisy, ale scena po napisach jest tutaj oczywiście i pokazują, że znowu wrócił. I znowu będzie żył i znowu będzie pomagał. W ogóle opętany typ pomaga opętanym ludziom, nie? To jest kurwa jakiś fenomen. Dałoby się naprawdę zrobić meksykański fajny horror klimatyczny. Bo też język inny, wiadomo, inne lokacje, inna stylowa, nie? Mogliby to na swój sposób dobrze zrobić, ale tutaj, moi drodzy, nawet zdjęcia są brzydkie. Oprócz tych paru kadrów ładnych na początku i nawet niektórych udanych ujęć z drona, to później, no niby to jest kręcone w jakości, nie wiem jakiej w sumie, ale no minimum Full HD, to jest oczywiste, nie? No, Netflix dał budżet, Netflix dał kamery, ale mam wrażenie, że tutaj może jednak Netflix nie dał kamer, tylko to jest taka turecka kamera Full HD, czyli tak naprawdę nie Full HD, wiecie. No, to powinno wyglądać przynajmniej na ładne Full HD, bo kręci się w dużo większych jakościach, 4K, 8K, 16, chuj wie tam ile nakręcono. Ale mam wrażenie właśnie, że to jakiś standard kamery był dziwny, bo niektóre ujęcia są brzydkie po prostu, jakby to faktycznie... no wiecie, kamera HD, kamerze HD nierówna teoretycznie i jak takie standardowe Full HD powinno ładnie wyglądać, to tutaj właśnie to jest jakiś turecki standard, nie? Turecka kamera, która niby ma Full HD, ale wiecie, to jest takie coś, jakbyście sobie kupili kamerkę internetową za 1000 zł Full HD, a kamerkę internetową za 100 zł też Full HD. No to nie będzie ta sama jakość, nie oszukujmy się. Więc mam wrażenie, że tutaj jest jakiś, kurwa, meksykański standard kamery i one po prostu tam nie dają rady. Nie wiem, skąd oni wzięli te kamery. Z wypożyczalni z za rogu może. No mniejsza o to. Także nic się w tym filmie nie udało. Nic się nie udało. Postacie to jakieś... To są jakieś postacie w ogóle? To były postacie? No coś tam było, nie? O co chodzi w tym filmie? Po co te postacie? Jak one są prowadzone i rysowane? Nijak oczywiście. No i te wampiry skaczące, cuda na kiju, efekty właśnie dźwiękowe, no zaawansowana szkoła montażu, moi drodzy, jazda na pełnej kurwie. Dziękuję Monika za ten film. To streszczenie to jest chyba najgorsze streszczenie, jakie zrobiłem w kwestii tego, ile tutaj jest chaosu, ale tak się czułem oglądając ten film, tak totalnie z dupy, od czapy, nie? Jakby po prostu, nie wiem, ktoś pijany do mnie coś przekazywał. To teraz mniej więcej tak brzmi pewnie i z takim przekazem chciałem was zostawić. Dziękuję wszystkim za uwagę serdecznie. Ocena? Tutaj jest moja ocena, stoi, nie? No to jest, moi drodzy, Norminie dałem chyba 1, bo na pewno nie więcej, ale zastanawiam się, czy 1, czy może 0, ale
No ten film jest niby troszeczkę wyżej odrobiny, no to 1,5/10 ten film ode mnie otrzymuje. Za pierwsze kilka ujęć, jeszcze nie z drona, chociaż dobra, z drona parę też, więc za pierwszych kilka ujęć i za zalążek pomysłu, ale oklepanego jak chuj, tylko że można było inaczej to poprowadzić, to by coś wtedy może wyszło, także za jakiś tam zalążek czegokolwiek w tym filmie, to jest 1,5. Reszta to jest, moi drodzy, trzeba wrócić do podstaw, nauczyć się podstaw właśnie kręcenia, pisania scenariusza, przedstawienia filmu, montażu i dopiero można coś robić, szczególnie dla Netflixa, bo żeby to było zrobione znowu jak Romina, jako projekt jakiś szkolny, bo tak to wyglądało, oba te filmy, to spoko. To tam można błędów masę wyłapywać wtedy i okej. I się szkolić, uczyć, analizować. Ten film po prostu powinien być do znalezienia gdzieś tam w czeluściach internetu na ostatnim istniejącym torencie. Nie ma prawa coś takiego, moi drodzy, być oryginalną produkcją Netflixa. No po prostu, no nie ma takiej opcji. Także ode mnie to w sumie już wszystko. Po raz kolejny dziękuję Monice, że mi zrujnowała psychikę jeszcze bardziej. Jeżeli mieliście okazję to coś obejrzeć, to podzielcie się wrażeniami w komentarzach, jak wam się podobało. Może się świetnie na tym bawiliście, nie wiem. A jeżeli nie mieliście okazji, no to raczej nie nadrabiajcie. Ja wam już wystarczająco czasu zabrałem, więcej go nie marnujcie. Chociaż w tym okresie, jak to nagrywam, gdzie trzeba siedzieć w domu i się ludzie nudzą, to może komuś jednak coś strzeli do łba, żeby to obejrzeć, podkusić kogoś, żeby te 90 minut, 80 w sumie tutaj poświęcić jednak na tę produkcję i zobaczyć, czy pokryją się odczucia z tymi moimi, czy faktycznie jest tak źle, jak mówiłem, a może wcale nie. Nie wiem, jeżeli chcecie, to spoko, to śmiało, nie? Ode mnie to tyle jakby dzisiaj i z jakimś pozytywnym akcentem chciałem was zostawić. I tak pomyślałem o tym filmie i w sumie mam sobie ochotę strzelić w łeb. Więc oby nigdy więcej coś takiego nie było podpisane jako Netflix Originals. I jeżeli kiedyś jeszczekolwiek zobaczę nazwisko tego reżysera, że on znowu coś dostał i że znowu dostał budżet na to i że może znowu jakaś platforma za tym stoi, oj, to się mocno zacznę zastanawiać, czy ludzkość już upadła, czy już dawno upadła, moi drodzy. Pozdrawiam was. Miłego dnia czy wieczora. Życzę, nie wiem, kiedy to oglądacie. Wpadnijcie na mojego Instagrama, sporo stories publikuję, fajna komunikacja z wami. Bardzo lubię Instagrama. Do sklepu zapraszam z koszulkami, zajrzyjcie. Zostawcie mi łapkę, suba. I jakieś tabletki, najlepiej takie na receptę, psychotropy. Podeślijcie mi do paczkomatu czy coś, chętnie przyjmę. I będę się leczył po tych filmach po prostu, żeby jeszcze dotrwać jakoś, żeby ten kanał nie upadł, żebym go dalej prowadził, a nie gdzieś tam w psychiatryku wylądował, nie? Chyba ta, no fajnie by było, także trzymajcie się, moi drodzy.